Witam Was w kolejnym odcinku serii Days Gone. To już chyba 12 odcinek. Czym się teraz będziemy zajmować? Zdaje się, że zostało nam jedno zadanie, które mieliśmy wykonać w tamtym odcinku, ale niestety napataczyły się dwa obozy jakichś tam gangsterów. Zatem jedziemy z wątkiem fabuły i jesteś bezpieczna, przyniosłem Ci coś. Znajdź geodę dla Lisy. Na koń! Lecimy. Motor zatankowany. Można śmiało jechać. O, witam, dziady. Dobra, na miejscu. Belknap. O, crappy shit. Ojej, dużo ich, a ja nie mam broni mele. Oj, bardzo ich dużo. Muszę coś rozkminić. To dość szybko. Kuźwa, z tym kill-offem to ja nic tu nie zrobię. O, krap. Kiepsko to wygląda. Suck it! Uff. Udało się. No i jeszcze trochę. Co jest? Ruda się ty. Dobra. Ojejku. Padasz. Dobra. Wydaje się, że już. Kurde. Skąd to się bierze? Co jest? Świetnie. Okej. Dawaj tego baseballa. Zobaczmy. I przerobię sobie go od razu. Jest! Patrzcie, topór z baseballa. Piła tarczowa. What? Nie mam piły tarczowej? Zdawało mi się, że wziąłem ostatnim razem z obozu tego, z którego przed chwilą zresztą żeśmy uciekli. Ej, bez sensu. Będę musiał tam wrócić jeszcze raz. Ciekaw jestem, ile damage'u będzie miała ta piła. I czy będzie to porównywalne do tego tasaczka, z którym latałem zazwyczaj. Złomu, ziomek! Max? Wow. No, to I'm impressed. Raz, dwa... Ups. Tych bandaży zrobię. O kurde. Kiepsko u mnie z resursami, widzę. I to tak bardzo. Ej, złomu miałem chyba maxa, nie? Zaraz się przekonam jeszcze raz. Tak, max złomu. Zatem tego nie zbieram już. Nic! Czy to żart? Dobra, wbijamy tu. O kurde.
Wydaje, że mam za mało naboi, żeby gdzieś tam włazić. Takie dziuple. A jak się tu dostać? A, tędy, dobra. Przygarniam. No. O, jest geoda. Czyli właściwie dan. Ale mam dziwne wrażenie, że coś tu na mnie czyha jeszcze. Wcale nic dobrego. Ej, nic nie ma. Patrz. Zbyt fajnie to poszło. Zdecydowanie zbyt fajnie. A, widzisz. Gather and Rable. Kogo nie ma? Ta sprawa. O, maczeta z noża do kosiarki. Nie chcę tego, nie chcę. Już czuję, że tu śmierdzi tym hordą. Oj, oj. Jakiś się odważny zrobiłem od ostatniego odcinka. Tam na pewno jest horda. Tak na 200%. Po co ja tam wchodzę, jak ja mam nawet... Nie mam naboi. Really. Ale zaraz będę palił wroty. Nic nie było tutaj. To ciekawe. Ale co się naskradałem, to moje. Popatrz. I gnój. Jest. Ej, dobra, bo ja muszę stąd iść sobie już. Daj mi znacznik tu. To jest, nie mogę umieścić znacznika. Grey Ray. Że jaki ten baseball jest tragiczny. Mam nadzieję, że po modyfikacji inaczej to będzie wyglądać. Ale się zgubiłem. Tę mapę. Ona chce iść. Świetnie. Nie wiem, jakaś dziwna ta lokacja była. Myślałem, że coś tam będzie. No, wyglądało na 100%, że horda tam będzie, nie? Okazuje się, że nic nie było. Znowu się brudasów nawylęgało. Nie jadę
wyznaczoną drogą, bo muszę wrócić do tamtego poprzedniego obozu po tarcze takie, żeby zrobić sobie toporek. A nie mam zamiaru przegapić tej okazji. Bo pamiętam, że tam były. Wow. Go, go, go. No i co jest? Jest tarcza. Świetnie. Gdzie tu jeszcze te tarcze miały być? U. Będzie. To jest złom. Tu jest. Elegancko. Kolejna. A? I jeszcze, a nie, tutaj jest już broń. Okej, okay, przerabiam to zatem. Wiesz co z tego będzie? R1. Baseball, piła tarczowa i złom. Super. Wygląda nietragicznie, że tak powiem. O, słyszałem helikopter. O, jest, leci. Patrz, helikopter, kurde. Dobra, zapinam. Teraz jeszcze pytanie, jak z damage'em. O, tutaj jest coś, to porównamy. Żartuj, że taki damage to ma ten... O, krap! Wow! Jest prawie 100% wytrzymałości, a obrażenia lepsze niż maczeta. O ja pierdziele, no to teraz to będę po łebkach tych walił i to ostro wszystkich. Świetnie, że po to wraciłem. Mam nadzieję tylko, że nie zepsuje mi się to szybko. Dobra, wracam. A, tędy mogę jechać teraz. Go. Tylko czy ja mam questa zaznaczonego? Tak, mam questa. Jedziemy. Potrzebuję nabojów. Tak się zastanawiam, czy będą jeszcze jakieś ulepszenia do tego motocykla, bo właściwie wbiłem już drugi poziom u tego Copelanda, a ten drugi poziom to jest taki wystarczający na 90% zdaje się tych wszystkich ulepszeń, które są tam w obozie. I czy będzie jeszcze możliwość ulepszenia dodatkowego? Ej, czy to nie jest przypadkiem ta miejscówka, w której ten mój koleżka został poparzony? No chyba tak. O! Ale brudasów. Cztery, tak w świetle dnia? No i sobie pozwalają. Przynajmniej wiem, co oznaczają te znaki zapytania. Mianowicie to są zazwyczaj takie jakieś eventy, gdzie są jacyś ludzie do uratowania albo do zabicia. Kurde, ale mam duży bug. Już na tamtym starym bugu w tym momencie to już miałbym chyba prowadzenie motoru pięta palce.
A tu ja jeszcze jadę. Świetnie. Dobra, jestem już prawie u celu. 300 metrów jeszcze. O, ktoś tam jest. To śmigam. Obóz wieczysty. Obóz wieczyści. Tym razem trzeba zabić. Szybki zapis. Good. Dobra, gdzie te ludzie? Jest obóz, ale bez ludzi. A, może to jest tam obóz jest. Oj, to za duże przedsięwzięcie. Myślałem, że to jest to. O pierdziele, taki duży obóz. Jadę dalej wykonać tę misję. Ej, co on mnie tak w kółko prowadzi? Ups! Snajper. Tylko gdzie? Oto gnoje. Leżysz. Mieciarzu. Kuźwa, lecz się. Gdzie to jest? A to chytra baba jaka. Nie mam się jak wyleczyć już. O lol, nie mogę tego nawet zrobić. No to padłem jak nic. Ja nawet jej nie widzę. Tu jest. No, wystaw się. Średnia sytuacja. Łolol! Naprawdę to się udało? Dobra. Ej, naprawdę nie mam się czym użyć. A nie, mam jeden. Koktajl ten mam. Dobra, biorę to. I co, użyłeś tego, czy nie? Co jest? Koktajl regeneracyjny. Dlaczego mnie nie regeneruje? Ale lipa. Dobra, tutaj chyba już nikogo nie ma. Teraz jeszcze ten snajper. Rany. Bo gdzie on był? Shit. Ej. Chyba już nie żyje. No, myślę, że on zeskoczył tutaj z tej górki i po prostu pobiegła tam. Ta babka to była snajper. Mam nadzieję. Tak jest. Potrzebuję jakichś bandaży. Przecież jak mnie jeszcze raz zeskoczy taka sytuacja, no to glebie. Ty, a czy ja przypadkiem nie umieram właśnie? Coś mi się tak zdaje. To idź, bo to drugie ciało, może tu będą bandaże. Jest szmata. Kurde. Środek sterylizujący potrzebuję. Ej, ja naprawdę umieram. To co zrobię? Zrobię, bo nic nie mam. Jest. Oh my goodness. No przecież wspaniale. Nie jestem w stanie w to uwierzyć. Wręcz, że się tak udało. Aha. Już rozumiem. Zmarnowałem w takim razie ten koktajl. Bo on nie działa, kiedy nie masz papa zielonego przynajmniej. No to jazda. Kolejny? Nie, to jest z tego obozu. To ja tam nie mam co się pchać. W ogóle.
Dobra, ziom. Nie wziąłem tutaj jakiejś znajdźki, jest. To przypadkiem nie trzeba się tam wspiąć. Nie, jest tu. Dobra, czytaj, ziomek. Tego nie wiedziałem. Nieznany listonosz. Już byłem pewny, że leżę. Ale na szczęście. Już się nie mogę doczekać, kiedy użyję tego swojego topora nowego z baseballa. Szkoda, że nie da się kupić. A nie, może da się kupić te itemki, które potrzebuję przynajmniej do leczenia w obozie. A raz, coś tam z tyłu, coś się działo. Idę. Zobaczę. Chyba tutaj w tym domu. Co jest, kurwa? Może trzeba to sprawdzić. O. Tak. Niezły domek. Zaopatrzony ostro. To mi się podoba. Ej, słabo są zrobione te znaczniki, bo tak naprawdę nie wiadomo, gdzie one leżą. Ja tak klikam, klikam. Taka. Coś. A? Puszka? Okej. Okay. Za późno. Przyjechałem, ziomeczki już leżą na glebie. Salom Hot Springs. Kurde, ile pięter. Nieźle się o połowie. Że? Koleś, kolejny. Złom. O! Wymieniłem. No, na lepszy. No, ale to. W końcu pistolet. To mi tam nawet po lepszym jakiego. Rzadko kiedy używam pistoletów. Na górę. Na tym piętrze chyba nic nie ma. No. Jeszcze tam była drabinka. O tu. Zobaczę. Shit. Uf. Już raz zeskoczyłem tak skądś. I wiem doskonale, że to się nie opłaca. Co to? Puszka. Ej, puszki jeszcze nie, nic nie przyszło mi z puszki nigdy. A tu jest laska. Tutaj kill-offa. Można śmigać z powrotem. Myślałem, że kogoś uratuje, a tu lipa. Jadę.
Brama, brama. Nie ktoś, tylko Mr. Deacon. Tylko dzieciaka jadę chyba. Zobaczymy, czy już jest zachorowany na śmierć. Czy jeszcze nie. Dobra. Elo. Lisa, ja... Sobie. Co ci przyniosłem? Jakie to piękne. Weź mnie ze sobą. Zabierz mnie do Marion Forks. Słuchaj, nie mogę. To niebezpieczne. Muszę iść spać. Każą mi wcześniej wstawać do pracy. No cóż. Ktoś musi pracować, żeby ktoś mógł leżeć. Ile? Jest, wbite. 2, super. Co tam się wyrabia? Który to namiot? Do roboty. Skurkowańce, no. Dobra, idę zobaczyć spluwki moje nowe. Cześć, nikogo nie potrzebuję. Okay. Broń. No, proszę bardzo. No to jest fajne. Tyle, że to jest broń podstawowa. A ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby bronią podstawową nie był karabinek, z którego mogę na przykład snajperów ściągać. Gdzie sprzęt, zaopatrzenie materiału. Dobra, sprzęt. I teraz tak, czy ja dobrze patrzę, to na pewno. Nie wiem. Czy na... Kurde, no nie jestem pewien, gdzie jest ta podstawowa broń. Broń, obrażenia, topór. Okej. No nic, zaraz to sprawdzę. I tak coś kupię, i tak. Szukasz czegoś konkretnego? Karabin 22. A, kontra SAF. Dobra, wszystko jasne. Tutaj po prawej nad statystykami, nad porównaniem jest, do czego to jest porównywane i zamiast czego to dostanę. Czyli to jest mój karabin, ten taki szybkostrzelny kałaszek i zamiast niego tutaj wpadnie ta broń. Tak, szybkostrzelność jest mniejsza. Kurde. Średnio to wygląda, muszę przyznać. Obrażenia trochę lepsze. No to jest taki trochę jakby snajperka. Nie no, bez przesady nie snajperka, ale dużo wolniej strzela. A to nie, w moim przypadku nie do końca musi być dobrze. O! To chcę mieć. Poziom 3. No to trochę. Jeszcze trochę. Taker nie daje mi żarcie za darmo, wiesz? O. Rubasek jakiś. No to by mogło być na bliski dystans. Oj, to bardzo bliski widzę. Słabo. Nie, to ja zostanę przy tym, co mam obecnie. Natomiast tutaj... 200. O kurde. Ale nie ma co oszczędzać. To sobie wezmę. Przyda się penetracja, moc obalająca. Magazynek pierwszy. A. Nic. Kup to.
sobie kupię. Przyda ci się taka broń. Przyda, a z tego? Ja coś z tego kupię. Szybkostrzelność. Penetracja. Penetracja jest lipa tutaj, chociaż nie wiem, za co odpowiada tak naprawdę ta statystyka. Kontrasaf. No to jest lepsze od tego mojego obecnego, co by nie było. O Boże, i magazynek ma 35, to jest bez dwóch zdań i to biorę. Jejku, że ja nie zobaczyłem tego. Okej. Okay. Tylko tak, to czy to? Obrażenia tutaj ma większe. To. Zdecydowanie. No, to jest dziadostwo. Jeszcze mniej kosztuje. To tutaj? Good. Dobry sprzęt. Patrzenie i teraz tak. Brak miejsca na amunicję. Dzięki. Co? Ulepszenia. Teczka za stówę. Kurczę. Wezmę sobie. Potrzebujesz teczkę. Czegoś jeszcze? No, jeszcze jedną mogę. Nie chcę. Umik. Ekwipunek pełny. Do bocznej. Nie chcę. O, szafa! Super, jest tu szafa. Patrz, i mam teraz tutaj dwie bronie. Świetnie. Ha! Bajerancko. Czyli właściwie nie trzeba się martwić o to, że jak wezmę gdzieś tam podczas rozgrywki jakąś broń i zamienię na przykład tą kurzę albo snajperkę, że ona mi zniknie stąd. Nie, one cały czas są w szafie i nie trzeba się o nie martwić. Ostrzelność. Snajpa zostaje. Boczna. To jest lipa. I tutaj mam teraz ten karabinek. Okej. Okay. Dick, ciągle tu jesteś? Okay, dobra. Dobra, nie ruszam się. Wszystko załatwione. Teraz tak, jeszcze bym się... Coś mogę stworzyć. Jest, mogę stworzyć mołotowa. Bardzo dobrze, tego nie chcę. Umik do broni specjalnej, do snajpy. O, widzisz, do tej chcę. Jest. I do tej właściwie też. Miodnie. Będziesz czegoś potrzebować? Wpadnij do mnie. Your thing, buddy. Lecimy. Tylko moment, bo zadanie wykonane. Udaj się na miejsce. Wyrwałem już chwasty. Gdzie to mnie prowadzi? A, do Buzera. A nie. Naucz się od Sary zbierania lawendy? O kurczę. Obód wypadowy Black Crater. Dobra, jadę tutaj na tą lawendę. Jednak. Tylko może użyję sobie szybkiej podróży? Da radę czy nie da rady? Chociaż tu. Nie można uzyskać za mało paliwa. Przyjechałeś po swój motor, nie? Hej, Zani. Naprawa. Przyda mu się regulacja. A, dzięki za odwiedziny. Dobra, teraz śmigamy. Ciekaw jestem, jak mam się odczuć. Copeland. Tak, tak, jestem. Zgaduję, że masz dla mnie kolejną robotę. No dobra, wpadnę do was. Bez odbioru. Ej, trochę tu rzeczy jest do zebrania. Świetnie. Chętnie sobie to pozbieram. Co tu? O, widzisz. Mata. Dobrze. Korzenie jagody i środek.
wszystko jest porobione. Pokaż mi jeszcze tak. Ile ja mam naboi tutaj? Ej, dlaczego nie mam... What? Really? Mam 105 naboi? Wow. No i to ja szanuję. Snajpa 5. Właściwie więcej nie trzeba. Kurde, no to teraz nawet na hordę można by pójść. Takim arsenałem. I trzeba brać jeszcze to pod uwagę, że ja mam w tym... Ale to dziwne, dlaczego ja mam aż 105 naboi tutaj? Nie wiem. Hej, nie odpowiadałeś przez radio. No. Nie wiem, Ewa. Jest okej. Tylko... Nie chcę być ciężarem, wiesz? Jesteś rozpalony. Wali mi we łbie jak skurwysyn. Jesteś rozpalony. Nie, to tylko zmęczenie. Dobra, zostań tu. Siedź, ja coś wymyślę. Słuchaj, nie potrzebujesz żadnej niańki, wszystko gra. Kurwa, dawaj, myśl. Ej, chodź tutaj, pokażę ci, czego szukamy. Mam, znalazłem. Daj spokój, skup się. Jestem skupiony. Dobra, a więc ta akurat nazywa się Lavandula angustifolia. Lawenda? Tak, wiesz, wciąż spłacam moje studenckie pożyczki, więc będę się trzymać łaciny, ale ty... Jasne, nie chcesz marnować kasy, rozumiem. To teraz podaj mi ręce. Dobra, jedną trzeba ułożyć wokół kwiatu. Dobra. A drugą z kolei położyć na łodydze. Okej. Właśnie tak, a teraz trzeba pociągnąć powolutku. Wiesz, wyrywałem już chwasty. Proszę wybaczyć, ale to nie są chwasty. Trzeba delikatnie. Ale trochę naciskać. Tylko niezbyt mocno. Dobra, gotowy? Mhm. Dajesz. Udało się, wyszło idealnie. What? No. Ale niestety nie pachnie tu za pięknie. Dobra, to je sobie weź, a ja idę po więcej. No więc... Dlaczego lawenda? Wiesz, w laboratorium bardzo się tym ekscytują. Sądzą, że mają podgatunek o zmutowanych monoterpenoidach, wytwarzających zmodyfikowany linalol, który... To naprawdę... O rany, dziękuję, Einsteinie, dziękuję. No tak. Zawiera związek chemiczny, który możemy wykorzystać do produkcji nowego leku. Dla pacjentów z poparzeniami. Tam, skąd pochodzę, jedyne lecznicze zioło to to, które się pali. Wiesz, Buzer zna takiego gościa, co je uprawia, kilka kilometrów stąd. O, to świetnie. Jak Buzer skończy w pace, to zabierzecie ze sobą. Okej, okay. To co jeszcze robicie? Bomby chemiczne, broń masowego rażenia, te klimaty? Nie. No, przynajmniej nie ja. W sensie? Podpisałam umowę. Moje badania nie mogą być wykorzystane w celach wojskowych. Kuźwa, koleś uczy się kwiaty wyrywać. Hej, tam jest ich więcej! Zaczekaj! Hej, daj spokój, woda będzie super! Chwila, zaczekaj! Coś nie tak? Wiesz, nie o to mi chodziło. Gadaj, o co chodzi? To długa historia. Nic nie szkodzi. Możemy się przejść. Lubię spacery. Słaby jest. Olo nie ogarniał. To... Może opowiesz mi o swoich roślinach? Serio? Okej. Ten konkretny rodzaj jest zewnątrzpochodny. Czyli teraz mam zapytać? Nie występujący naturalnie na tym terenie. Podziękuję Ogdenowi. Komu? Cholera, zapytałem. Peterowi Skinowi Ogdenowi. Pierwszemu odkrywcy, który zapuścił się w tę część Oregonu. Razem z innymi pionierami przywiózł tu swoje lecznicze zioła i rośliny. Część dostała się do ekosystemu i teraz tu rosną. Głównie nad niewielkimi jeziorami. Pierwszy biały odkrywca. No, proszę. Ale jesteś politycznie poprawny. Nie słuchaj plotek o motocyklistach, które usłyszysz w telewizji. Tak na serio, to jesteśmy czarujący. Nie wątpię. Mamy u nas kilku Afroamerykanów, w tym klubowego weterana. Serio? Bo nie widziałam ani jednej osoby o innym kolorze skóry w tym waszym dziwnym, prowincjonalnym raju. A jednak, Jack nawet dowoził ludzi z Sacramento, żeby wkurwić naszych łysych rywali, skinheadów. Nieprawda.
Pewnie, żartuję. Jersey Jim to mój dobry znajomy. Osobiście wprowadzałem go do klubu. Służyliśmy w tej samej jednostce. Zajrzyj kiedyś. Poprowadzę cię. Polubisz go, jest przezabawny. Margarita w jego wykonaniu rządzi. Muszę być w laboratorium w poniedziałek rano, więc... Będziemy w twoim łóżku przed 10. Obiecuję. Jak mogę odrzucić taką propozycję? Dobra, spróbuj trochę zerwać. Lawenda. Czyli mam zrywać lawendę? Tak. Przynieś mi 3 rośliny. Tylko ich nie zgnieć. O, już ja je zgniotę. Nie wygłupiaj się. Dobra, kuźwa. Najlepszy quest w całej grze. Mam jedną. Doskonale. O, czyli sama lawendę mam podbierać. Nie, to chyba już nie jest to samo. Coś takiego? Właśnie, tak trzymaj. Ostatnia. To daj je tutaj. O! Dla ciebie. O, jak widać, prawdziwi mężczyźni nie wyginęli w Farewell. Cóż, a nawet jeśli to nie przeze mnie. Hej! Oj, biedni goście. Hej, to ten, który będziemy później palić? Nie, to ten, który będziemy pić. Robię zajebistą herbatę ziołową. Na bank. Hej, no dobra, jak do mnie kiedyś wpadniesz, to ci taką zrobię. O ile odwieziesz mnie do domu. Jasne, super. Jeszcze cię nawrócę. Tylko po drodze kupię sobie parę browarów i już. Wyrwane chwasty. No i co, ja mam jeszcze chwasty przy sobie, żeby mu zrobić to, czy nie? Znajdź lawendę. Deacon St. John, tu Ada Tucker, odbiór. Alkaj kazał ci przekazać, że obóz jest ci wdzięczny za wsparcie. W tej chwili liczy się każda pomoc. Okej. Okay. Ta brama automatyczna to jest. Wybacz, trochę się wyłączyłem. Co, mówiłeś coś? Sara pokazała mi coś kilka lat temu, zanim... No, w każdym razie rośnie tu taka roślina, lawenda, w cieniu przy rzece, na brzegach jezior. Może uda mi się trochę znaleźć. Cholera brachu. Poli także spróbuje wszystkiego. Lepieprzyć lawendę, przynieś mi coś, co można zapalić. Tak czy owak, poszukam tego szajsu, a potem zrobię z niego balsam na oparzenia, żebyś wreszcie przestał piłować o to mordę. Spoko, dobra. Wybacz, dostaję już pierdolce. Nie martw się, Buzme. Pojedziemy na północ, przysięgam. Już niedługo. Słyszysz? Tak, bez odbioru. Dobra, gdzie ja? A, dziutko. Już jestem. Dick, jesteś tam? Zrobiłem dla ciebie kilka rzeczy, w razie czego wbiję. Tak, Buzmen. Sprzęt się zawsze przyda. Dzięki, brachu. Bez odbioru. Szybkie tankowanie na polu. Chyba wystarczy. I wio. O kurde, co jest? Hordy, strategia. Najlepszą strategią przeciwko większej hordzie, zwłaszcza w wypadku nieprzygotowania, jest zaopatrzenie się w dobrą broń i zasoby. Zbadaj teren i opracuj plan ucieczki, zanim zdecydujesz się zaatakować. Czyli, że tutaj jest horda jakaś? Nie, ja tu hordę już zabiłem. A może ona tu powróciła? Ale to by było średnio fajne. Nie, zabita, ona była tutaj w tym. W tych wagonach, nie? Dobra, jestem po lawendę, zdaje się. Jest jedna. Ile tego? 3 muszę mieć. Druga. Chyba nie w tym ankie. Definitely.
trzecia. No i zrobione. Dobra, tym razem już sobie pyknę szybko. Open the gate! Siema, Buzman. I herbatę. Hej, Buzer. Jasna cholera. Wiesz, zabawna sprawa, bo wspomniałem sobie, jak parę lat temu Sara zabrała mnie do Berkwik. Zbieraliśmy razem lawendę i nauczyła mnie... Raczej. Nauczyła mnie, jak zrobić balsam na oparzenie. Słuchaj, ale... dzisiaj wyszedłem. Wiesz? Rozejrzałem się trochę, zgarnąłem kilka pułapek. Patrz, ręka jest prawie jak nowa. Luzik, okej. Po prostu go tu zostawię. Hej! Tylko musisz mi dać kilka dni. Dobra? Pojedziemy na północ i znikniemy z tej zastranej dziury. Jasne. Okej. Ale się piekli typ. Chyba, że reputacja nie wpada za te zadania, które dla niego robię. Zobaczymy, ciulu, co mi zrobiłeś. Czy jesteś bezużyteczny, czy nie? Środek, apteczka, szmalka. Akurat trafił w to, co mi potrzebne. Okej. Powiedzmy, że nie jest najgorzej. Dobra, co mamy tam? Copeland wołał i właściwie ta druga babka stara. Ej, a gdzie jest quest od tej babki? Nie ma, po prostu trzeba tam wpaść do nich. No nic. Ale i tak najpierw idę do obozu Copelanda. Ale tym zajmiemy się już w kolejnym odcinku. Jeżeli ten odcinek wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i skomentować na kanale. Na razie, hej!